Rosa Angelica. Scenariusz. W pozostałych rolach. Reżyseria. Najbardziej denerwuje mnie to, że uważa, że kiedyś porzucę Rosangelikę i ją znienawidzę. Ja miałbym znienawidzieć Rosangelikę. Uwierzyłbyś, wujku, w coś podobnego? Może ojciec Rosangeliki wątpi w swoją miłość do niej? Nie. Przecież już nieraz udowodniłem, że ją kocham. A jaki jest drugi człon nazwiska Rosangeliki? Słucham? Po ojcu nazywa się González, prawda? Tak, a po matce? Czemu pytasz? Ciekawości. To wyda ci się absurdalne, ale nie wiem. Potrzebuję cię, mamo. Tęsknię za tobą. Oskar i ja bardzo się kochamy, ale pojawiły się pewne przeszkody, których nie rozumiem. Tato nie chce się zgodzić na ślub Rosangeliki, ale ona i tak wyjdzie za Oskara, a ja przygotuję jej twoją sukienkę. Zapewniam cię, mamo, że będzie piękną panną młodą. Piękna. Piękna i szczera. Taką chcę cię zapamiętać, Weroniko. Ale nie mogę ci wybaczyć, że mnie oszukałeś i zostawiłaś samego. Opuściłaś mnie, mamo. Nigdy ci tego nie wybaczę. Czemu ten chłopak wyobraża sobie niestworzone rzeczy? Dlaczego moje życie jest jednym wielkim utrapieniem? Kto tam?
Juan. Chwileczkę. Jest pan sam? Tak. Witam. Proszę dalej. Jestem sama. To może poczęstuje mnie pani kawą? Oczywiście. Cała rodzina poszła na cmentarz. A pani czemu nie poszła? Gdzie jest René? Gdzieś pobiegł. Dlaczego? Nie wiem. Nie zadawajcie głupich pytań. Dlaczego tak nas traktujesz, tato? Dlaczego nie podejdziesz bliżej do grobu mamy? Chodźmy już. Marta parzy lepszą kawę. Na pewno pani przesadza. Spróbujmy. Dobra, bardzo dobra. Cieszę się. Czy pomogła pani ta rozmowa, którą przeprowadziliśmy? Tak. Dała mi wiele do myślenia. Miał pan rację, mówiąc, że w życiu trzeba dać, żeby dostać. Wyszła pani ze swojej skorupki i jest członkiem rodziny. Czy nie czuje się pani szczęśliwa? Szczęśliwa? To zbyt ambitne słowo jak na mnie. Moje szczęście nie zależy ode mnie. Od kogo więc? Od Boga. On może wszystko. Daje nam życie, ale każdy z nas sam musi dźwigać swój krzyż. To prawda. Tylko że czasami ten krzyż jest zbyt ciężki i nie starcza nam sił. Siły trzeba czerpać ze słabości. Nieraz upada się po drodze, ale trzeba wstać i iść dalej. Niektórym to się udaje, ale niektórzy nigdy już nie wstają. Bo zamiast patrzeć przed siebie, oglądają się za siebie. Patrzenie przed siebie napawa mnie strachem. Nauczyłam się rezygnować. Dużo wycierpiałam, by oszczędzić cierpienia innym, ale nie wiedziałam, że w ten sposób wyrządzę krzywdę niewinnej osobie, którą kocham, a która będzie mnie kiedyś przeklinać. Gisela Hernandez zasiała w moim życiu nienawiść z chwilą, kiedy cię zabiła, Arhenisie.
Owocami tej nienawiści, która rosła we mnie przez 20 lat, są frustracja, zgorzknienie, samotność. Ta kobieta pozbawiła mnie szczęścia, ale długo nie będzie się cieszyć moim cierpieniem. Teraz odpłacę jej pięknym za nadobne. Jak to możliwe? Czyżby dziwny zbieg okoliczności? Aż trudno w to uwierzyć. Jeśli ciocią Rosangeliki okaże się Iselda, to co będzie, kiedy Cecilia się o tym dowie? Nie mam odwagi przekonać się o tym. Obawiam się, że potwierdzą się moje przypuszczenia. To dopiero są kwiaty. A jak pachną? Pięknie pachną. Nic dziwnego, są przecież prawdziwe, a nie z plastiku. Dzień dobry. Witaj, szefowo. Nie wiesz, kochanie, gdzie jest Marielba? Poszła do centrum, handlowego po strój kąpielowy. Sama? Nie, wybiera się z Martą do klubu sportowego. Lepiej, żeby poszły same, niż w złym towarzystwie. Pójdzie z nimi nasz wspólny kolega. Kto taki? Wielbiciel Marianny, ale zaprzyjaźnił się z Martą, bo to ona zawsze go przyjmuje, kiedy do nas przychodzi. Jeśli jest nią zainteresowany, to co innego. Co panu jest? Starość, nie radość. Ach, dziadko. Kiedy się śmiejesz, wyglądasz tak ślicznie jak te kwiaty. Dziękuję za komplement. Kiedy kobieta się zakochuje, od razu pięknieje, a nawet roztacza wokół siebie cudowny zapach. Niekochana panna jest jak bezronna róża. Ma pan dziś nastrój do powiedzonek i komplementów. A kiedy odbędzie się twój ślub? Już niedługo, dziadku. Zaskoczymy wszystkich. Weronika Hernández. To samo nazwisko, to ona, siostra Giseli. Więc ciotką Rosangeliki jest Gisela. Boże, oby to nie była prawda. Rosangelika powiedziała, że jej matka miała na imię Weronika, a to jest jej grób. Przy tym grobie stała także Gisela. Czyżby chodziło o tę samą osobę? Trzeba zawinąć brzeg papieru tak, by zaokrąglić płatki. Tak. O, doskonale. Teraz odłóżmy je tutaj. Potem zrobimy łodygi. Z tego drutu? Dokładnie. Proszę mi podać nożyczki. Pani to robiła? Tak. Szybko się pani uczy. Dziękuję. Prace ręczne są bardzo przyjemne. To prawda. Podobno najczęściej wykonują je więźniowie albo psychicznie chorzy. A właśnie. Chciałabym panią o coś zapytać. Czy nie dostała pani listu od świętej pamięci Weroniki? Ostatni dostałam miesiąc przed jej śmiercią.
Siostra, chciała pani coś wyznać przed śmiercią, choć właściwie nie chodziło o panią, bo list, który mi dała, był zaadresowany do niejakiej Iseli Hernández. Y no era para el norte, precisamente. ¿Mamá? ¿Se puede? Sí, ya. ¿Można? Chwileczkę. Un segundo. Tak, proszę. Adelante. Cześć. Jak się czujesz? Tak sobie. Dlaczego nie pozwoliłaś mi wyjść wczoraj wieczorem? Byłam wykończona, a ty, zdaje się, gdzieś się śpieszyłeś. Nie, przeciwnie. Byłem bardzo zmartwiony. Ale wyszedłeś. Tak. Skoro nie mogłem cię zobaczyć, to po co miałem zostawać? Dziś rano chciałem zajrzeć do ciebie, ale jeszcze spałaś. Przez kilka godzin niepokoiłem się o ciebie, ale na szczęście nic nie jest. Wyglądasz świetnie. Wspaniale. Dziękuję, ale bez makijażu nie prezentuję się najlepiej. Wolę cię bez makijażu. Tak, wyglądasz ładnie. Widać, że twój stan się poprawił. Skąd wiesz? Rozmawiałem z doktorem Arcimendim. Byłeś u niego? Spotkałem go zaraz po tym, jak cię zbadał. I co ci powiedział? Że dzięki Bogu nic ci nie jest. Jesteś zupełnie zdrowa. W takim razie uważasz, że was nabrałam i udaję chorą, tak? Nie, mamo. Wiem, że źle się czujesz, ale lekarz powiedział, że nie jesteś na nic chora. Masz tylko problemy emocjonalne. Więc chyba jestem stuknięta. Ależ, mamo. Powinniśmy się cieszyć, że nic ci nie dolega. Nie martw się. Znajdziemy jakiś sposób, by podnieść cię na duchu. Chcesz powiedzieć, że jestem neurasteniczką? Wybacz, ale chyba masz zły humor, a to siedzenie w zamknięciu tylko go pogarsza. Nie chcesz się przejść, rozerwać? Chcesz zbagatelizować moją chorobę. Kiedy umrę, zrozumiesz, że naprawdę byłam chora. Mamo, zrozum. Doktor Arizmendi to najlepszy specjalista. Ale jest przeciwko mnie. Więcej do niego nie pójdę. Wiesz co? Powinnaś gdzieś wyjechać. Nie chciałabyś spędzić kilku miesięcy w Europie? Sama? Nie. Może wujek Roberto pojechałby z tobą? Ja nie mogę. Muszę się zająć kliniką. Mam też inne rzeczy do zrobienia. Rozumiem. Jesteś zbyt zajęty. Tak. Więc jak? Masz ochotę popodróżować? Może kiedyś.
Ale nie teraz. No me interesa hacer ningún viaje. Tamten list był pewnie zaadresowany do kuzynki Weroniki. Nieboszczce bardzo zależało na tym, żeby doszedł do adresatki. A co się stało z tym listem? Prosiła, żebym go wysłała, ale pomyślałam, że lepiej będzie poinformować o nim kogoś z rodziny, więc oddałam go Marianie. Marianie. A ona go wysłała, czy... Nie wiem. Kiedy ją zapytałam, powiedziała, że mi utnie język, jak komuś o nim powiem. Widzi pani, jaka ta dziewczyna jest niekulturalna? Co mogło się stać z tym listem? Ja chciałam tylko spełnić wolę zmarłej, ale mam także prawo wiedzieć, co było w tym liście. Dlaczego ciocia ma taką minę? Źle się ciocia czuje? Teraz wszystko rozumiem. Dlaczego wcześniej na to nie wpadłem? Może dlatego, że trudno było w to uwierzyć. Powiedzieli, że przez ostatnie 20 lat mieszkała za granicą i wróciła w tym samym czasie, kiedy Gisela została zwolniona. Do tego sprzeciw ojca Rozangeliki, nieśmiałość ciotki i jej strach przed ludźmi, który, jak twierdzi lekarz, wynika z ciężkich przeżyć. Wszystko się zgadza. Gisela jest ciotką Rozangeliki. To dlatego uciekła, kiedy Cecilia pojawiła się w ich domu. Oscar Eduardo musi się o tym dowiedzieć. Ale ciocia zbladła. Co się stało? Coś ciocie zmartwiło? Nie, kochanie, nic mi nie jest. Kupiłyście to, co planowałyście? Tak, zaraz ci pokażę. Kupiliśmy stroje kąpielowe, bardzo tanio. Prawdziwa okazja. Mam nadzieję, że to przyzwoite stroje. Nie, żebym była staroświecka, ale nie można iść na plażę z nitkami na ciele. Więc ich nie pokażemy i nie zaspokoi pani swojej ciekawości. Już pani skończyła swój kwiat? Prawie. Ty za to jeszcze nie zaczęłaś. Niech no, tylko się zabiorę. Ja zrobiłam pierwsza. A, zapomniałabym. Dzwoniła Mariana. Nadal jest w Miami? Tak, ale już wkrótce wraca. Piątego. To świetnie. Ciekawe, jakie przywiezie historyjki. Słyszała pani? Piątego przyjeżdża Mariana. A to się zdziwi, kiedy panią zobaczy. Już nie poświęca mi tyle uwagi, co przedtem. Cały swój wolny czas spędza z nią. Nie wiem, co robić. Proszę się uspokoić. Musi pani zachować zimną krew, bo wtedy lepiej się myśli. Rozpacz tu nic nie pomoże. Co jeszcze mogłabym wymyśleć? Nic mi nie wychodzi. Ma pani złą pasę, ale to minie. Nie minie. Nie wiem, co robić. Co pani jest? Traci pani pewność siebie.
Pamiętam, że chciała pani znaleźć sposób na to, by ich rozdzielić. Już sama nie wiem, czego chcę. Jestem zdezorientowana. Oskar chce się ożenić jak najszybciej, a ja nie potrafię temu zapobiec. Dlaczego, mama? Bo całą miłość skoncentrowała na panu. Przykro mi, mamo, ale za nic w świecie nie zrezygnujesz z Angeliki. Nawet dla ciebie. Możemy coś wymyśleć, by przesunąć termin ślubu. Pomogę pani. Wstanie pani w końcu? Tak, wylegiwanie się nic nie da. On chce, żebym wyjechała do Europy. A w tym czasie będzie robił, co mu się podoba. O nie, nie zostawię go samego. Oczywiście, że nie powinna pani wyjeżdżać. Nie wyjadę. Przykro mi, że chce się mnie pozbyć. Może jego narzeczona tak na niego wpłynęła? Dla niej jest pani przeszkodą. Na pewno ona podsunęła mu ten pomysł, a on jej słucha. Po prostu jest zakochany. Szkoda, że nie jestem chora na serce. Wtedy z pewnością zaopiekowałby się mną. Ale za jaką cenę? Za każdą. Wolę umrzeć, niż patrzeć, jak Oskar się żeni. Z tą dziewczyną? Z nią czy z inną? Bardzo się denerwuję z powodu przyjazdu Mariany. Jeśli czytała ten list Weroniki, to zna całą prawdę. Cześć, ciociu. Chciałabym cię o coś zapytać. Tak. Oskar Eduardo znowu pokłócił się z moim tatą. Tato nadal jest przeciwny naszemu ślubowi. Czy ciocia wie o czymś, co mogłoby sprawić, że Oskar mnie znienawidzi? Oskar Eduardo. Sí, tío. Co się stało, wujku? Sientes mal? No. Nic. Dlaczego tak dziwnie mi się przyglądasz? Jest coś, o czym powinieneś wiedzieć. To bardzo ważne. O co chodzi, wujku? Jak mu to powiedzieć? Jak on to przyjmie? No powiedz. Nie. Przepraszam. Dokąd idziesz? Chcę się położyć. Źle się czuję. Potrzebujesz czegoś? Nie. Nie przejmuj się mną. Nic mi nie będzie. Ręce ci się trzęsą. Nic mi nie jest, naprawdę. Dobrze, uspokój się. Rozmawiałem z mamą. Powiedziałem jej to, co powiedział lekarz, ale ona upiera się, że jest chora. Zasugerowałem, że powinna wyjechać. Powiedzieć mu czy nie? Powiedzieć czy nie? Co robić? Myślałem też o tobie. Od dawna nie miałeś urlopu. Mógłbyś pojechać z mamą, gdybym wiedział, jak on zareaguje.
Chciałbym ją na pewien czas odsunąć od moich spraw. Wprawdzie zaakceptowała Rosangelikę, ale nadal sprzeciwia się naszemu małżeństwu. Kiedy się dowiedzą, że ta dziewczyna jest siostrzenicą Giseli, myślę, że pod nieobecność mamy mógłbym załatwić wiele spraw. A mama wróciłaby prosto na ślub. Co ty na to, wujku? Wyjedziesz z mamą na kilka miesięcy? Oczywiście. Dzięki. W takim razie pomożesz mi ją przekonać, dobrze? Dobrze. Ta podróż dobrze ci zrobi. Musisz odpocząć. Praca w klinice jest wyczerpująca. Jeśli to prawda, że ciocia mnie kocha, to nie może ciocia ukrywać przede mną prawdy. Proszę mi powiedzieć, dlaczego tato uważa, że Oskar mnie znienawidzi. Dlaczego tak się stanie? Dlaczego? Nie mogę ci pomóc. Chciałabym, ale nie mogę. Dobrze, rozumiem. Niech więc ciocia przyjmie do wiadomości, że nikt i nic nie rozdzieli mnie z Oskarem. Nawet mój ojciec. Kisera wie, co się dzieje. Ciekawe, co zamierza zrobić. Muszę z nią natychmiast porozmawiać. Ten doktor Arismendi twierdzi, że nic mi nie jest i powiedział o tym Oskarowi, który tak bardzo się o mnie martwił. A nie mówiłem? Ale ten głupi lekarz przekonał go, że nie ma powodu do niepokoju. Oczywiście... Mną nikt się nie przejmuje, za to wszyscy skaczą koło tej ciotki Rosangeliki. Czy znaleziono u niej jakąś chorobę? Problemy emocjonalne, a moje problemy się nie liczą? A cóż takiego strasznego przytrafiło się tej kobiecie? Nie wiem, ale wszyscy poświęcają jej dużo uwagi. Nawet Oskar, który prawie jej nie zna. Wszystko dlatego, że jest ciotką jego ukochanej. Ta kobieta do niedawna mieszkała za granicą, ale nagle postanowiła wrócić. Można? Tak, wejdź. Chciałabym cię o coś zapytać. Słucham. Wiesz coś o jakimś liście, który Weronika napisała przed śmiercią? Tak, dokładnie dzień wcześniej. Nie otrzymałam go. Bo nie został wysłany. Luz dała go Marianie. A ona go przeczytała.
Dime, ¿qué tal estoy? Pero jak wyglądam, ale szczerze. Skali 1 do 10 daje ci 40. A teraz poważnie. Poważnie, odwróć się. Na modelkę to ja się nie nadaję. Nie doceniasz się. Jesteś najładniejsza i najsympatyczniejsza z nas trzech. Chciałabym, żeby tak było. Ty i Mariana dostałyście wszystko, a dla mnie zostały resztki. To pewnie Marielba. Cześć. Adolfa jeszcze nie ma? Nie. Wspaniale wyglądasz. No tak, żeby pójść do klubu, trzeba się odstawić. Obie będziecie sensacją. Ale ty wcale nie wyglądasz gorzej od nas. Skąd masz te buty? Pożyczyłam od René, bo wybieram się z Oskarem na przejażdżkę motorem, a potem odwiedzimy jego mamę. Myślisz, że spodobają się jej? Myślę, że będzie chciała je od ciebie pożyczyć. Powiedz, czy Mariana zna całą prawdę? Nie sądzę. Byłem wtedy w bardzo złym stanie, ale przypominam sobie, że Mariana włożyła ten list między stare gazety, które Marta przypadkiem wyrzuciła. Potem Mariana wypytywała mnie o różne rzeczy, z czego wnioskuję, że nie znała treści listu. Ja zaś nie powiedziałem jej wiele z szacunku dla adresatki. A co było w tym liście? Gdybym to wiedział. Myślałam, że wiesz. Weronika nie pisała tego listu przy tobie? Nie. Zrobiła to wręcz za moimi plecami, a potem po kryjomu dała go luz. La prueba es que se la dio a Luz a escondida para que la pusiera el correo. To jasne. Nie chciała, żebym dowiedziała się o tym, o czym pisała do ciebie. To było na dzień przed jej śmiercią. Boże. Co ona chciała mi powiedzieć? Już nigdy się tego nie dowiemy. Weronika zabrała ze sobą do grobu wiele tajemnic. Może gdyby ten list doszedł do ciebie, to ja znałbym teraz pewną okrutną prawdę. Ona jednak wolała zostawić mnie w niepewności. Jak dobrze. Kiedy byłeś dzieckiem, godzinami wylegiwaliśmy się razem. Ja głaskałam cię po głowie, a ty to uwielbiałeś. Byłeś wtedy tak blisko mnie. Wiele razy mówiłeś, że nigdy mnie nie zostawisz. Że zawsze będziesz przy mnie. Zawsze. Mamo. Nie jestem już tym dzieckiem. Mamo, przykro mi. Przepraszam, nie wiedziałam, że pan tu jest. Nie zechciałby pan porozmawiać chwilę z panią Cecilią? Niech sobie poszuka innego rozmówcy. Ja nie mam ochoty nikogo zabawiać. Co się stało? Nie uwierzyłabyś, gdybym ci powiedział. Ma pan kłopoty? Całe moje życie to jeden wielki kłopot.
Dlaczego pan tak mówi? No, dijo usted eso. Todo lo que ocurre. Przyczyną wszystkiego, co się dzieje w tej rodzinie, jest moja nieudolność. Jestem źródłem wszelkich nieszczęść, jakie na nas spadły. Niszczę wszystko, czego dotknę. Unieszczęśliwiam moich najbliższych. Solo sirvo para causar la infelicidad de los seres que amo. Por favor. Co pan opowiada? ¿Qué le ha ocurrido para que hable de esta forma? Es algo. Stało się coś strasznego, licha. Algo muy, muy horrible. Coś strasznego. Dígame lo que. Proszę mi o tym opowiedzieć. No. Nie mogę. No, no puedo hablar. Jemu też nie odważyłem się o tym powiedzieć. Es que no lo hice con quien tenía que hacerlo. No me atreví. Kogo pan ma na myśli? Oskara. Moim obowiązkiem jest powiedzieć Oskarowi, co się dzieje. Nie mogę milczeć. Dokąd się wybiera nasza ślicznotka? Czekam na Oskara. Chce mi ciocia pomóc? Oczywiście, a w czym? Tato nie chce tu widzieć Oskara. Ale pomyślałam sobie, że może jeśli ciocia mu opowie o Oskarze i jego rodzinie, to tato przestanie mieć tyle wątpliwości. Ale co ja mam mu powiedzieć? Nie znam tego chłopca, ani jego rodziny. Dlatego właśnie obmyśliłam pewien plan. Dziś Oskar zabiera mnie do swojego domu. Odwiedzę jego mamę i wujka Roberta. Pomyślałam więc, że mogłaby ciocia pojechać ze mną. Co ciocia na to? Tracę jedyną bliską mi osobę. Mój syn odchodzi. Chcę zerwać z przeszłością. Chcę pogrzebać pamięć ojca. Jeśli Oskar mnie opuści, to nie będę miała po co żyć. Pozostanie mi tylko myśl o zemście na Giseli Hernández. Tylko to podtrzyma moją więź z Oskarem. Nie może mnie zostawić, póki nie zemścimy się tej morderczyni. Przyniosłam pani... Przepraszam. Niech ciocia pojedzie z nami, będzie fajnie. Mają ogromny dom, a pani Cecilia to bardzo ładna kobieta, choć ma swój charakterek. Dziękuję za zaproszenie, ale nie mam ochoty nigdzie wychodzić. Źle się czuję. Proszę to zrobić dla mnie. Jestem pewna, że kiedy ciocia pozna rodzinę Oskara, to zmieni ciocia zdanie. I tato też. Wierz mi, że dla ciebie zrobiłabym wszystko, ale dziś nie czuję się najlepiej. Może kiedy indziej? A może nigdy, prawda? Dobrze. Ale powtarzam, raz jeszcze, nikt mnie nie rozdzieli z Oskarem. Nikt i nic. Muszę mu o tym powiedzieć. Chcę panu pomóc. Proszę mi zaufać. Co takiego musi pan powiedzieć swojemu siostrzeńcowi? Jesteś moją powierniczką. Znasz mnie i wiesz, że to ja zabiłem Argenisa, a mimo to milczałaś. Powiedziałam panu, że ode mnie nikt się o tym nie dowie. Znowu potrzebuję twojej pomocy.
lo que usted Zrobię, quiera, co pan zechce. Dígame. Czy Cecilia wie, gdzie mieszka narzeczona Oskara? Tak, była tam kiedyś. Możesz zdobyć dla mnie ten adres? Nie wiem, czy... Proszę zapytać. Musisz zrobić to tak, by Cecilia o tym nie wiedziała, rozumiesz? Może pan zapytać Oskara? Nie. Jemu też nie chcę nic mówić. Ale dlaczego chce pan tam pojechać? Do kogo? Potem ci powiem. Proszę cię, Ligio, zdobądź dla mnie ten adres. Tam mieszka ktoś, z kim muszę porozmawiać. Muszę koniecznie skontaktować się z tą osobą. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa. Tekst Barbara Silicka, czytał Zbigniew Moskal.